my będziemy zwyczajni. Nie bo to są normalne śmieci. Jeżeli ty masz coś na skrywanie, bo klejesz, wylewasz, przystawujesz. Niezebranych między innymi od państwa pieniędzy to jest 442 tysiące złotych. To są te pieniądze, które państwo powinniście zapłacić za oddane śmieci segregowane, a nie zapłacić się za nie. Ja gdybym miał pieniądze te w budżecie ubiegłego roku, to już w tym roku od stycznia śmieci by spadły pewnie o 30%, tak? Kwota za śmieci. To wynika z ilości oddanych przez państwa metrów sześciennych śmieci. Swat Krzysztof, burmistrz miasta Krynica Morska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli prawem miejscowym, dotyczącym wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Krynica Morska. Jesteśmy zobowiązani, właściwie ja jestem zobowiązany do przestrzegania tych uchwał i obciążania przedsiębiorców, którzy dzisiaj tu byli obecni na spotkaniu, zgodnie z tymi zasadami. Więc nie mam wyjścia, dopóki nie zmienione zostaną uchwały i ewentualnie zmienione normy wywozowe, ewentualnie cena za jeden metr sześcienny śmieci czy za pojemnik. Ja jestem zobowiązany do przestrzegania uchwał, bo do tego zobowiązuje mnie prawo. Wydaje mi się, że Rada pewnie pochyli się nad wnioskami i tym, co usłyszeli dzisiaj od przedsiębiorców i postaramy się na najbliższej sesji podjąć ten temat i spróbować obniżyć ewentualne normy, które obowiązują w przypadku tych przedsiębiorców. Po prostu chciałbym też zauważyć, że w związku z tym, że w latach wcześniejszych były niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego ściągane opłaty za śmieci, budżet miasta stracił ponad 40 tysięcy złotych tylko w roku 2014. I teraz pytanie, kto zawinił? No nie chciałbym nikogo oskarżać. Pewnie troszeczkę pracownicy, może wcześniejsi włodarze, władza miasta. Chciałbym się skupić na obecnej chwili i wyprostowaniu pewnych błędów, które zostały popełnione. Nie chciałbym nikogo oskarżać, czy jakieś pretensje rościć. Pani wytłumaczy jedną rzecz. Skąd się wzięło to zadłużenie takie? Czy źle przetarg był ogłoszony na pana Drzewieckiego? Skąd te pieniądze? Skąd pan wziął taką kolosalną sumę? Jak tutaj teraz były te pojemniki, oddawaliśmy na przykład po 20 pojemników, niech będzie te 50%, że źle z winy pracownika było, podnieśmy te 50% śmieci, że to idzie za to te, ale nie takie normy na wszystkich. A niech pan wytłumaczy, skąd poszły te właśnie te zadłużenie, no bo gdzieś jest zrobiony jakiś przekręt. Pan wypije kawę, filiżanka idzie, pan z jego ofrana też tu idzie. A ja mam płacić teraz 30. Gdyby wtedy moi poprzednicy wykonywali uchwały Rady zgodnie z tym, co zostało podjęte, to by nie było, bo by nie były normy były zmienione i cena byłaby dużo niższa na śmieci. Ale panie Andrzeju Czajkowski, niech pan nie wprowadza ludzi w błąd, że my podjęliśmy uchwałę. Przepraszam, mam przeczytać panu regulamin. Uchwała jest co innego z ustawodawcą. To podjął uchwałę, przecież burmistrz mówił, tak? Że podjęto uchwałę za tamtego burmistrza, tak? Kto podjął? No to pani była w tej radzie? Tak jest. Dziękuję. Były źle przyjmowane deklaracje przez urzędników. Wszystko w porządku. Ale ta rada nie zmieniła nic. O tych waszych historiach, o tych waszych wszystkich innych historiach. O to chodzi. O jakich stolikach my przyjmujemy? Wychodzi na to, że nowa rada przyklepuje błędy starej. To prosta sprawa. Moje nazwisko Czajkowski Andrzej, Krynica Morska, jestem właścicielem pensjonatu Słoneczny Dwór. Z jakiego powodu było to spotkanie? Czego dotyczyło? Co państwu się nie podoba? Ja jako właściciel pensjonatu mam płacić za zużytą wodę. Idą potężne ilości wody i to nie jest adekwatne do wymiaru, które proponuje Urząd Miasta. Miasto nie chce podjąć uchwały polegającej na tym, że ja na przykład mógłbym podpisać umowę na wywóz śmieci z podmiotem niezależnym. Uchwała już została podjęta z poprzedniej kadencji, tak? Zgadza się, ale uchwałę można zmienić, dostosować ją do warunków życia, bo uczymy się wszyscy. A te rozwiązania, które państwu proponuje dzisiaj Urząd Miasta i Gminy w Krynicy Morskiej, czy państwa satysfakcjonują, czy nie? No na dzień dzisiejszy nie.
Nie, bo to jest krzywdzące wszystkich i restauratorów, gdzie zawyżono stawki. Ale decyzje tak czy owak zostały już podjęte, uchwała została podjęta. No nic nie można zmienić, tak? I będziecie musieli państwo te pieniądze zostawić, ponieważ jest dziura w budżecie, bo musicie te pieniądze zapłacić. Znaczy błędną podjęto decyzję za poprzedniego burmistrza, polegającą na tym, że za tak zwane selektywne śmieci nie mieliśmy wywozić za darmo. Czyli niepobierane zostały od nas opłaty. Za śmieci mieszane płaciliśmy, a za śmieci selektywne nie płaciliśmy. I z tego tytułu wynikł ten dług, gdzie wprowadzono nas, obywateli, w błąd. I to popełnił błąd burmistrz, może urzędnicy, nie wiem. W każdym razie tak się stało. I teraz próbuje się naprawić ten błąd w postaci zwiększenia nam norm i kosztów. A nie zgoda deklaracji formularnie? Deklaracja nie ma zgody, tylko że teraz jest uszczegółowiona, ponieważ na niej nie jest opisane. Nie zgłaszaliśmy. Czyli? Państwa deklaracje, które były składane, były niezgodne z zasadami, które były robione w regulaminie. Tak, ale to przestrzymowa. Ale o burmistrzu było, nikt nie powiedział, że był błędny. No to nie zgadza się, no panie burmistrzu, jakby wtedy nam kazali, jakby nam wtedy, którzy się pomyli, moment, myślę, że to jakby nam wtedy kazali, to spotkanie byłoby 2 lata temu. Wtedy już nam kazali, prawidłowo. Wtedy tak dziwnie się zdało, że trafiło to na mnie, ja muszę tę sytuację rozwiązać, wcale nie jestem zadowolony z tego. Ja mam zasadnicze pytanie. Czy można zmienić uchwałę Rady Miejskiej? Można, każdy. No i o to chodzi, żeby próbować dojść do konsensusu, ale nie z takimi wysokimi stawkami jak w tej chwili. Jak w tej ustawie z 12 roku. Prosta sprawa, no. Umówmy się na 5 i drugą piosenkę, a nikt nic nie powie. Ale płacić wszyscy muszą. Albo z tego metra. Powiem Państwu tak, jeżeli będę miał wpływy do budżetu za 15 rok, wyższe o jakąś kwotę, to ja tą kwotę, o taką kwotę muszę pomniejszyć wpływy do budżetu, tak? Jeżeli będą wyższe niż wydatki. I wówczas będę mógł obniżać albo cenę za 1 m³ śmieci, lub zmniejszeniem norm. W tamtym roku płaciłem za 20 tych dużych 1100, nie? A teraz wychodzi, że jak ja ten będę miał 52 śmietniki. To skąd ja ich wezmę, te śmieci, na 32 śmietniki? 4 razy więcej. Skąd ja wezmę? Skąd ja wezmę te śmieci? To ja teraz napiszę kartkę, za sklepem napiszę kartkę, że przyjmuję śmieci. I chociaż po połowę ceny niech mi da. Witam, nazywam się Wądziński Paweł, prowadzę restaurację w Krynicy Morskiej. Problem dzisiejszego dnia wynikał z tego tytułu, że osoby prowadzące swoją działalność gastronomiczną protestują podjętej uchwały przez Radę Miasta ze względu na to, że nie zgadzamy się. Chcielibyśmy płacić za to w rzeczywistości, co zużywamy. Na przykład jest kilka takich sytuacji, że będziemy ponosili koszty pojemników. Podam przykład. Na przykład wywożę 4 pojemniki w tygodniu, a w chwili obecnej będę musiał wywozić 12 i za nie płacić. Nie jestem w stanie wyprodukować tyle śmieci, ile będę miał naliczone. Ale ta ustawa, to wszystko było przyjęte wcześniej. Dużo wcześniej, jeszcze za poprzedniej kadencji pana burmistrza. Czy państwo o tym nie wiedzieliście? Nie wiedzieliśmy o tym. W chwili obecnej wychodzi na to, że będziemy płacili po prostu więcej. I to znacznie więcej. Czy według pana istnieje jakaś metoda, która by była lepsza od tej, którą państwo proponują? Jak najbardziej. Z tego, co się dowiedzieliśmy dzisiejszego dnia, zostało wygenerowane zadłużenie z lat poprzednich. Nikt tutaj z zebranych nie uchyla się od tego, żeby nie ponieść konsekwencji, nie ponieść opłat tego za wcześniejsze lata, ale chcielibyśmy, żeby po prostu było to zamortyzowane w sposób sprawiedliwy i w sposób rzeczywisty, tak jak zużywamy. Jaką kwotę musiałby pan w tej chwili ponosić? Proszę panią, 4-krotnie co najmniej większą. Z tego względu, że wywoziłem 5 pojemników tygodniowo, a w chwili obecnej będę musiał wywozić 15 pojemników, czyli 10 pojemników więcej. Naliczanie śmieci od miejsc siedzących moim zdaniem jest nierealne, bo wszystkie miejsca siedzące każdego dnia nie pracują. I tak samo jeżeli chodzi o hotelarzy, prawda? Jeżeli chodzi o naliczanie od miejsca leżącego, czyli od łóżka, czy też od wody. Ale żeby nie poszło tam, przypuśćmy, 20% podwyżka tych śmieci. Zgadzam się, ale nie 150%.
kwota, nie wpłynie, która nie wpłynęła do budżetu, a która powinna wpłynąć w związku z ilością oddanych przez państwa śmieci, to jest ponad 40 tysięcy złotych. Bo państwo płaciliście jedynie za śmieci zmieszane. No to już nie za śmieci zmieszane. Będę musiał to ściągnąć, bo nie mam wyjścia. Bo to jest mój obowiązek. Jeżeli tego nie zrobię, to każdy z państwa jako mieszkaniec czy podatnik może zgłosić mnie, że działa na szkodę gminy, nie ściągając należnych podatków i opłat. No ale to ja nie jest. Ale biorąc pod uwagę. Ja państwu chcę się powiedzieć. To jest pracownicy i pracownicy pracują jeszcze, a pan trzyma. Tutaj jak był inny pracownik, to zezwoli. No to burmistrz. I w tej chwili musiałbym oddawać 4 razy więcej śmieci, więc ja mam wrażenie, że po prostu bym płacił za kogoś, no. Oddając te śmieci. Nawet tak jak pan burmistrz powiedział, że w przyszłym roku jak będzie nadwyżka, to zostanie obniżona jak kwota metra sześciennego, jak się rada zgodzi. To musiałoby wpłynąć 1 600 000, żeby była ta nadpłata, tak jak w moim przypadku, czterokrotnie wyższa. Żeby pan burmistrz mi oddał tą kwotę, co to jest nierealne. Według rozumowania pańskiego i według co pan bym powiedział, ustawodawca zakłada możliwość, że ja jako podmiot mogę podpisać umowę z inną jednostką. Jeżeli będzie to zgodne z uchwałami rady. Tak jest. To teraz państwo macie obraz. Żeby państwo jako przedsiębiorcy mogli podpisywać umowy pojedyncze z przedsiębiorcą, musiały być zmienione uchwały rady i systemem wywozu odpadów musiały być tylko objęci mieszkańcy i nieruchomości. Ale czyli innymi słowy, ustawodawca zakłada taką możliwość. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.